Oprócz standardowych zjeżdżalni, trampolin i postaci bajkowych przygotowano to mobilne miasteczko rowerowe. Ostrucki piknik rodzinny z pewnością inny od innych. Symulacja ruchu ulicznego ze znakami tor przeszkód udoskonalający technikę jazdy rowerem oraz namiot z alkogoglami, czyli zabawa i nauka w jednym. Przed amfiteatrem na parkingu rozstawione jest miasteczko rowerowe, więc mnóstwo atrakcji przede wszystkim dla dzieciaków. Takie atrakcje, które czegoś nauczą, ale też pozwolą spędzić miło czas. A teraz o grze popularnej, zwłaszcza w latach 80. Kapsle wprawiane w ruch po płaskiej powierzchni za pomocą pstrykania ich palcami nadal na Mazurach cieszą się popularnością. W Ostródzie co wakacje rywalizacja jest zacięta. My tego nie wymyśliliśmy, to już się grało na podwórkach, wiadomo, jak był kiedyś słynny wyścig pokoju. Dzieciaki grały w kapsle, najpierw to robiliśmy na plaży, już 21 lat to robimy, zrobiłem tor. No i teraz gramy na torze, to jest mobilna sprawa. Ilu uczestników bierze udział? Nie wiem, ciężko powiedzieć, około 20, ale bywały lata, że było ponad 100. Także no mówię, to już toczy się własnym życiem jakby. Rodzinną zabawę przy nabrzeżu Jeziora Drwęskiego chwalą sobie i duzi i mali, co widać gołym okiem. W końcu jak ferie, to na wesoło.